Ejka, Ola, Koziak, a ze mną jest Nikita. Siemaneczko. Debiut w oktagonie. Jak się czujesz? Jakie miałeś uczucia, jak weszłeś do klatki? No, miałam pewne zawahania w pierwszej rundzie. Gdzieś tam mi one minęły, gdzieś tam ją obiłam jej tę twarz dość mocno. No, ale w drugiej rundzie, no, najnormalniej w świecie zabrakło mi tlenu, nie miałam już siły, no i na następnej walce będzie złoto, a nie srebro, także bądźcie gotowi. Wierzymy w to. No, w pierwszej rundzie mało brakowało, żebyś wygrała. Tam po prostu zabrakło kilku sekund. Tak, no ale tu już tak jak mówię, brakło mi tej formy, tej techniki, tego wszystkiego. Już nie miałam siły, po prostu już... Mhm. A jaki był twój game plan? Jak planowałeś w sumie tą całą walkę? Planowałam zrobić, tak naprawdę wejść jej w nogi i zrobić pozycję klucz i znokautować ją w pierwszej rundzie, ale niestety nie udało mi się to, przez co w drugiej rundzie już nie miałam na to siły. No ale to jest tylko i wyłącznie lekcja na przyszłość, którą zapamiętam i będę jeszcze więcej trenować i jeszcze intensywniej, także mam motywację. A jak twój narożnik? Słyszałaś, co do ciebie mówił, jakie rady ci dawał? Tak, słyszałam, tylko próbowałam jakby wejść w ten moment. Nie wiem, to były emocje, jakby próbowałam, słyszałam to, co oni mówili, ale próbowałam wyczuć ten moment, żeby wejść w ten, na przykład w nogi. No ale no, nie zawsze mi to wyszło. No. Jasna, przeciwniczka cię czymś zaskoczyła, bo w sumie po pierwszej rundzie ona była dosyć mocno już zmęczona i widać, że chyba nie miała aż tyle siły. Zaskoczyła mnie kopnięciami z kolana, nie byłam na to gotowa, nie byłam na to przygotowana niestety. Nie wiedziałam, że ona umie takie rzeczy, ale na następny raz się przygotuję na kolana, na kopnięcia, na następną walkę, po prostu będę trochę lepiej przygotowana, jak nie najlepiej. To na pewno, jak będziesz trenowała dalej z trenerem Roszkiewiczem, czy planujesz zmianę? Nie, trener Roszkiewicz zawsze zostanie w moim w sercu. Walkstay Wrestling Baby, you know. MMA Roszkiewicz zawsze będzie w moim serduszku, także tylko i wyłącznie zostaje MMA Roszkiewicz i... A Mateusz pojechał w sumie na swoją walkę z Kasiuszem, ale wspierał cię? Rozmawiałeś z nim przed walką? Tak, bardzo mnie wspierał. Jakby on ma... My się tylko jakby... My jesteśmy znajomymi, może przyjaciółmi, on ma swoje życie, ja mam swoje życie, trzeba to rozgraniczyć, jakby moja walka nie jest jakby ważna, wiesz o co chodzi, nie? Że on ma tam swoje życie, ja mam walkę, on ma jakiś tam turniej w pokera. Jest to, jak masz takie ważniejsze momenty, mimo że też ma swoje rzeczy, to i tak jakby ma odrobinę czasu, żeby cię wesprzeć. Tak, mam w nim wsparcie, słowa otuchy. Także no, Mateusz jest jak najbardziej przy mnie. Okej, a ekipa twoja, wspierała cię, też ją usłyszałaś przy okazji? No, ależ oczywiście, że tak jak było przedstawianie zawodników, to wszyscy mi serduszka wysyłali, krzyczeli, było mi tak cholernie miło, że aż głupio mi, że przegrałam, ale właśnie dla tej ekipy, dla całej ekipy Hell's House, na następną walkę się przygotuję jeszcze lepiej i wygram tą następną walkę, przyniosę złoto do domu, i postawię je w najbardziej widocznym miejscu właśnie dla ekipy Hell's House. No, nasza ekipa już chyba tworzy ogólnie taką półkę, na której będziemy stawiać takie oto puchary. A powiedzmy jeszcze, walkę Adriana widziałaś? Tak, jestem jak najbardziej zadowolona, poleciały też łzy szczęścia, także no mega dużo dzisiaj emocji mi towarzyszyło i no kurczę, jestem pozytywnie zaskoczona, no. Chcę mi się mega płakać ze szczęścia, mimo że przegrałam w moim mniemaniu i tak wygrałam w pierwszej rundzie, także jestem mega szczęśliwa. Słyszałam, że podobno Magical też właśnie chce jeszcze jednej walki rewanżowej w boksie. Myślisz, że to jest przez to, że przegrał i chce jednak udowodnić, że jest jednak lepszy i myślisz, że dojdzie do tej walki, bo Adrian jest chyba w szczytowej formie i nie będzie łatwo go pokonać? Szczerze, to zostawiam między chłopakami, ja się w to nie chcę mieszać. Także jak to będzie między nimi,
to pokażą dalej oni. Ja nie mieszam się w ich spór. Życzę Adrianowi jak najlepiej we wszystkich walkach i mam nadzieję, że pokaże klasę, jaką pokazał dzisiaj. No to super, ja ci dziękuję bardzo. A jeszcze w sumie jedno pytanie, czy czujesz się dobrze, bo z tego jak tego no wyszłaś trochę osłabiona. Tak, no bo tak jak mówię, nie byłam przygotowana na kopnięcia, ale ogólnie doszłam do siebie, jestem nawet zadowolona ze srebra. To jest moja pierwsza walka i pokazała mi tak naprawdę, nad czym muszę popracować, co jeszcze muszę poprawić, żeby być jeszcze lepsza. Super, no to dziękuję ci bardzo, już mamy wszystko, także trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.